Dobra. Nie trafił w ogóle mnie. Nie posiadasz końców na paczki i składy? W takim razie wbijaj na supercoinsy.pl. Masz tam dostępne końce na każdą platformę, najlepsze ceny oraz nowe, bezpieczne metody dostawy. Użyj kodu ADRIAN, aby otrzymać 5% zniżki. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Siemanko, z tej strony ADRIAN, witam was dzisiaj w odcinku, w którym porównamy sobie... Proszę, proszę. Piłkę gumową z piłką do koszykówki. Na początek sam na sam wylosowaną piłką. Każdy wylosuje sobie jedną piłką, którą będzie musiał wykonać sam na sam. Później zrobimy sobie taką ruletkę, ale to jeszcze zobaczycie, o co chodzi. I ostatnią konkurencją będzie crossbar challenge. Każdy po prostu strzeli po razie każdą ile łapek? Z tych piłek. Ile łapek? No ile łapek? No myślę, że powiemy po kolei. Ode mnie? Zacznijmy ode mnie. Dobra, w takim razie 5. 9. 8. 7. 5987 łapek w górę i lecimy z jakimś kolejnym super odcinkiem z wojska. No, a teraz myślę, że możemy już zaczynać. I subskrybujcie kanał i wbijajcie do chłopaków, bo u nich też będą filmy. Okej, okay, słuchajcie, sam na sam wylosujemy sobie w ten sposób, że kamerzysta ułoży sobie, która piłka jest jakim numerkiem w głowie, czyli 1, 2. I ten, kto będzie zaczynał, po prostu powie 1 albo 2. Ty wtedy mówisz, co to będzie. Kamerzysta, okej? Okay? Może tak być? Powiedziesz. Tak, o, elegancko. Dobra, w takim razie... Kłesek, zaczniesz, dobra? No dobra. No, jest, także kamerzysta, układaj sobie 1 i 2 w głowie i Kłesek później powie, którą z tych cyfr. Nie, no dobra. 1. Piłka do kosza. Okay. Zasady w sam na sam są takie, że jeśli piłka wyleci poza pole karne, to się kończy, jeśli bramka złapie, to też się kończy. No i jeśli oddam strzał niecenny albo celny, to wtedy też jest koniec. I lecę. Bardziej gotowe? Tak. Mam tą dobrą piłkę. No niestety Kłesek zaczął tak jak nie zawsze. Się. No czyli... Ale nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Więc ustawcie łapeczkę w górę, bo będzie dobrze. Okej, słuchajcie, teraz ja, kamerzysta, masz już numerki z piłkami w głowie. Dobra, no tu numer 1. Znowu piłka do koszykówki. Kurde, no dobra. Teraz. Elegancko. Lecimy, słuchajcie, brameczka. Aj. No niestety, póki co skuteczność nasza zerowa. Zerowa, ale będzie lepiej. No to masz, kamerzysta? To jedyneczka. Gumowa? Tak, gumowa. Elegancko. Dajesz, Dabczo, dajesz! Dzięki! Dajesz, zawsze jesteśmy Dabczo, z tobą! Dajesz! Elegancko! Sarota? Poprzeczka! Nie, no dobra. Jedynkę, czyli... No dobra. Lecimy, wstawaj! Czyli wyniki pierwszej konkurencji kto to takie? Kto go raz strzelił? 0-0-0, Dabczo 1. Dabczo znowu. Druga konkurencja jest taka, że mamy, słuchajcie, ustawione trzy piłki na linii pola karnego. Jedna osoba nimi strzela, a druga mówi jej, w co ma trafić. Czyli na przykład można powiedzieć piłka gumowa, słupek, piłka zwykła, strzał w powietrzu do bramki i piłka do kosza, poprzeczka. Czyli w sumie takie strzały na życzenie. Dokładnie, tak można powiedzieć w skrócie. Elegancko, lecimy. No to piłka do koszykówki w poprzeczkę. No dobra. No dawaj, co dalej. Piłka gumowa w powietrzu. No to fakt. Ale buda łatwe. Nie, nie trafił. O, nie było, nie było. Challenge. VAR, panie sędzio, VAR, zobaczmy to. No niestety. I ta w słupek? I no musisz ta zostaje. A który słupek? Ołęty. On będzie miał 0, będzie miał. Oooo! Zero! Nul. I to jest YouTube, który bar nagrywa piłkę nożną? Co? Także słuchamy Kłeska. Kłesek, dawaj. Wiem, że sobie nie radzisz, więc tą piłką w poprzeczkę dawaj. Wierzę w ciebie. Tak jesteś fan. Oh! Tak, możecie mnie podotykać teraz. Co jest? Ta piłka poleci w lewy słupek. No to lewy. Ale też w lewy, tak? No. Może wow! Nie. No i gumowa w powietrzu, tak? No nie będzie. Nie ma wyjścia. Może tak, bo od razu. Dwa punkty. No niestety, Kłesek. Gratulacje. Widzę, że tutaj. Ale ty teraz gra. Nie no, elegancko. Dobra, tak zwykły. Może to będzie dla ciebie korzystne, ale dla odmiany, żeby ten odcinek nie wyglądał tak samo. Traf, proszę ja ciebie gumową piłką w poprzeczkę. Jak to zrobisz? Masz dwa punkty.
Tak mówisz? Głowa w poprzeczkę. Jest nad poprzeczką, czyli jeden punkt. No niestety nie. Jako drugie zadanie? Nie wiem, nie najtrudniej miałem. Odpowiednie będzie tutaj, abyś trafił zwykłą piłką do bramki w powietrzu. Dobra, to teraz prawą nogą. Chciałem, wiecie, chciałem dać mu takie zadanie, że mógł sobie z tym poradzić. Oj, jaj. Jeszcze jakby było od poprzeczki, tak by było w powietrzu. No, było bardzo ładnie. No i oczywiście piłka do kosza, słupek, wybierz sobie który. Patrz, bez patrzenia. No prawie, ale punkcik jest, póki co nie jesteś najgorszy, więc elegancko. Witam pana. Dzisiaj mamy trzy piłeczki. To wiesz, ja zawsze niestandardowo, niezwykle. Tak. To tam do kosza w spojenie. Spojenie, no co? No bawimy się czy nie? Dobra, dawaj. A to tak za trzy punkty. No, jak dobra. Trafisz, to za trzy punkty. Się wystraszyłem. Tom w supek. Łatwiej, chuj. Zakręcił. No dobra, to teraz już najłatwiej w poprzeczkę. Trafi. Wow! Czemu my go tak skardziliśmy? Ja pracuję z tym panem. Po prostu musiałem go wykosić, wiecie o co chodzi. Dobra, niestety dawca 0 punktów, czyli po dwóch konkurencjach. 0, 2, 1. A ty ile? 1. Czyli jeszcze? My mamy jeden, po jednym, dlatego musiałem, nie gniewaj się. Okej, słuchajcie, ostatnia konkurencja, która zdecyduje o wszystkim, tutaj będzie się w stanie wszystko obrócić, ponieważ robimy sobie crossbar i piłka gumowa jest za 3 punkty, piłka do koszykówki za 2 i zwykła piłka za 1 punkt, także wszystko się może totalnie obrócić, jeszcze nawet Questek może zostać zwycięzcą, każdy jeszcze może przegrać, także ogólnie jest ciekawie, lecimy. Dobra, ja zaczynam od piłki normalnej. Stary, pierwszy punkt spada. I teraz mi gratulujesz, a przy tym jechałeś. Wiesz jak to jest. Kolega. Ludzie się zmieniają, dlatego stawmy łapeczkę w górę. A teraz jestem naładowany, będę miał... Aj, za mocno. To jest za 3, tak? To jeśli trafię, to dobija się pod tym odcinkiem 10 tysięcy łapek w górę. No to zostawcie opeczkę w górę i bijmy. Ile tam było? 5977. Tak, dokładnie. Dobra, słuchajcie, moja kolej już na pewno nie przegram, bo Questek ma jeden punkt, a skończył już wszystkie konkurencje. Ja mam dwa, jeszcze ostatnie nie zacząłem, więc jest okej. Okay. Lecimy na początek, ta zwykła piłka za jeden punkt. Trafię? Nie. Trafisz? Nie. Nie. Nie trafił. To jednak nie trafisz. Zakład, że nie trafi? Patrzcie. Dobra. 3, 2, 1, poprzeczka. Nie trafi. Dobra, no to dwa punkty piłką do koszyka. Dziękuję bardzo, tutaj ewidentnie zagrałem. Król poprzeczek, jest tylko jeden. No, gdybym cztery teraz... punkty masz. Tak. Ja ci podbija tu też. Dobra. O. I to jest za 5. To jest za 5 punktów. Najbardziej ekwilibrystyczny, amazing, incredible shot. Ja podbijam piłkę, Adrian uderza. Jeśli trafi, ma 5 punktów. Wyszedł tam to coś. Dobrze! Za to powinno być minus 5. Moi drodzy kibice, wystarczy jeden celny strzał, chociaż wiadomo, że w moim przypadku z tym bywa różnie, ale spróbujmy. Lecimy najpierw. Zwykły leci ze zwykłą prawą nogą, czyli moją gorszą. Proszę. Mamy przegranego! Za 5. Za 5 z powietrza? Nie, ja z ziemi za 5. To nie, to tak nie ma. No dobra, z ziemi za 3. Dobra, lecimy. Ajajaj, w ostatniej chwili. Wa! Ale już myślałem, że siądzie. Ajajaj! No centymetry, centymetry, a teraz piłka do kosza może o wszystkim zdecydować, uwaga. Nie, to będzie tak, że to mnie trafi, a tam nam trafi. No tak zawsze. Wow! Dobra, czyli wyczuwam dogryweczkę. Lecimy. Gratulacje, no to co? Chłopaki, time. Zrobicie sobie tak. Rzuty karne piłką gumową, bo ona lata tak, że nikt nie wie, gdzie poleci. To będzie ciekawe. Wow! Ale on to zrobił! Tak
jest! Przedziurawił go. A, wyjął! Tak jest! Skuś baba dziada. A, to wyjął! Tak jest, moi drodzy! I uwaga! Wyjął końcówkami palcy! Kara wygląda tak, Dawczo losuje jedną z piłek, którą będzie uderzany. Jeżeli wylosuje piłką do koszykówki, ustawia się tyłem. Jeżeli wylosuje piłkę do... Piłkę gumową, ustawia się przodem i po prostu każdy z nas z niego strzela po razie. Także może dostać nawet w twarz. Życie. Okej, słuchajcie, załóżmy, że Dawczo mi ufa. Ja układam sobie numerki tych dwóch piłek w głowie. Już ułożyłem, która to jedynka, która to dwójka. To powiedz mi na chociaż usprawiedliwiasz. Dawaj. Jedynka. No to... Tak. Gumowa, czyli ustawiasz się przodem. Czyli gumą w twarz. Te cztery półgłowy obijamy Dawczowi. Nie panagrywa. Poker face. Dobra. Nie trafił w ogóle w niego. Ale trafiłem! Biło się jak od słupka! Jak dostał! Mam skład? Nie, taki czerwony jesteś lekko. O Boże! Jakie zło! Jak ja jestem zły, przepraszam! No spokojnie. Szkoda. Dałem. No cóż, słuchajcie. Wygrałem, zawsze przegrał, ale już odpokutował swoje, dość mocno nawet. No także dziękuję wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę dla Dawcza. Zasubskrybujcie kanał Adriana. Dokładnie, i wszystkich tutaj chłopaków, linki w opisie, u nich też będą filmy z Orlika, także wbijajcie. Dziękuję wam już dzisiaj za oglądanie, piszcie jakie pojedynki, jakie porównania piłek chcielibyście oglądać. No i to na tyle, dziękujemy za oglądanie, trzymajcie się, cześć, piona. Siemano.